Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po dłuższej przerwie, więc wielka przyjemność, jest z nami dr Joanna Gosłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiać o Brazylii. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczyła panią doktor ta dyplomatyczna ofensywa nowego prezydenta Brazylii? Właściwie tutaj nie ma niespodzianki. Wydaje mi się, że te wysiłki Lula da Silva, aby pokazać swój powrót, aby stać się znowuż tym liderem globalnym, one wpisują się w taką dłuższą strategię i widzieliśmy to już w pierwszych dwóch dekadach. W pierwszych dwóch kadencjach Lula da Silva, bo przypomnijmy, że on przecież już ma doświadczenie od 2003 do 2010 roku, już był liderem brazylijskim i starał się być takim liderem przynajmniej regionalnym, a w dużym stopniu też błyszczeć na tej arenie międzynarodowej. I teraz wymyślił tę Brazylię właśnie w taki sposób, aby pokazać ten swój powrót. Zresztą to wpisuje się w taką narrację, którą już słyszeliśmy już od momentu, gdy on wygrał wybory, jeszcze jako prezydent elekt, mówił o tym, że Brazylia powraca. To tak trochę nam przypomina oczywiście pewną narrację już innych liderów nieco wcześniej z kontynentu amerykańskiego. Natomiast to faktycznie te wysiłki, które on podejmuje, żeby to pokazać, to jest chyba taka właśnie bardziej długookresowa wizja tej Brazylii z rolą, którą ma odegrać, zwłaszcza wśród krajów globalnego południa, ale również z taką narracją na temat wyzwań klimatycznych, na temat właśnie tych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi. To mówił już podczas szczytu COP27 w Egipcie, gdy jeszcze nie był zaprzysiężonym prezydentem. On właśnie mówił o tym powrocie Brazylii, ale też chciałby tutaj odegrać ważną rolę w pewnym ukierunkowaniu tych szlaków handlowych na przykład i w położeniu, kładzie nacisk na to, żeby ten handel zagraniczny Brazylii no, był bardziej zróżnicowany, stąd jego te wysiłki, ale wydaje mi się, że w największym stopniu właśnie chciałby tutaj odzyskać taką pozycję tego gracza globalnego i stąd też jego spotkania z tymi ważnymi liderami z różnych kontynentów. Zastanawiające jest dla mnie to, bo tak, Brazylia pisze się na nowo, Brazylia chce, znaczy akurat nowy prezydent Lula chce, żeby zmienić ten imidż kraju na arenie międzynarodowej, ale to jest rzeczywiście tak, że ten wizerunek no, był nadszarpnięty, że trzeba tutaj rzeczywiście objechać pół świata, uścisnąć dłoń chińskiemu prezydentowi. Jednak tak, bo te 4 lata prezydentury Jaira Bolsonaro no, koncentrowały się zupełnie na czymś innym. On zupełnie nie potrafił i nie chciał pełnić jakiejś roli takiej ponadnarodowej. Rzadko spotykał się z innymi liderami, jeżeli już no, to prowadził takie dość udane rozmowy, najwyżej z Donaldem Trumpem. Natomiast narobił sobie wrogów i zupełnie przełamał taką tradycję utrzymywania dobrych relacji z bliskimi sąsiadami, zwłaszcza z Argentyną. Relacje brazylijsko-argentyńskie no, nie były tak złe od lat 80., więc to już rzeczywiście trzeba było sporo wysiłków to włożyć, żeby doprowadzić aż do takiego no, pogłębienia tej
tej przepaści właściwie pomiędzy dwoma krajami, które tradycyjnie przecież jednak no, współpracowały i to jest ważny partner. Tutaj na pewno Lula da Silva to wyczuł. On zaczął swoje zagraniczne podróże właśnie od Argentyny, od Buenos Aires. Był tam z takim przekazem, że chce jak najbardziej zacieśnić te relacje. Mówi też o powrocie do idei jakby pogłębienia współpracy regionalnej, a więc chociażby w ramach Mercosur, gdzie Brazylia razem z Argentyną uczestniczą. Również odbywa dość intensywnie te podróże zagraniczne. To jest, przypomnijmy, że człowiek już w wieku dość zaawansowanym, bo on ma 77 lat. Także wyobrażam sobie, że to kosztuje go tak fizycznie chociażby sporo wysiłku, ale też przygotowanie takich podróży oczywiście to jest pewne wyzwanie. A był już zarówno w Waszyngtonie, gdzie podejmował no, rozmowy, zwłaszcza to była taka podróż bardzo symboliczna, gdzie z administracją Joe Bidena no, próbowano ukierunkować tą rozmowę, zwłaszcza no właśnie na wspieranie demokracji. I to było wówczas ważne wyzwanie, no bo w ogóle prezydentura Luli da Silva zaczęła się tak jak u Hitchcocka, że było trzęsienie ziemi, a potem jeszcze napięcie rosło. No to właśnie to rośnie to napięcie, ale demokracja jest utrzymanie tej demokracji na stabilnym poziomie oczywiście jest tutaj pierwszym i najważniejszym wyzwaniem, i to było widać podczas tej podróży do Waszyngtonu, gdzie też były pewne oczekiwania, wydaje mi się, że bardzo nietrafione i niespełnione, a dlatego, że Lula da Silva no, oczekiwał właśnie takiego otwarcia ze strony Waszyngtonu, ponieważ on tu przyjeżdża, chciałby rozmawiać jak równy z równym, ale też na temat wyzwań klimatycznych i na temat ochrony Amazonii, która przecież kosztuje. Natomiast tam pojawiła się jakaś bardzo taka minimalna kwota, najpierw 20 milionów dolarów, potem 50 milionów dolarów, no coś, co w zasadzie prawie, że no, zupełnie nie trafia jakby w te potrzeby. Dlatego Lula da Silva wyjechał z Waszyngtonu, jeśli nie obrażony, przynajmniej rozczarowany, no może tak. Natomiast następna jego wielka podróż, najważniejsza, no to są oczywiście Chiny. I to jest podróż, która no, wiele znaczyła, a z racji tego, że Chiny przede wszystkim no, są oczywiście największym, najważniejszym partnerem handlowym od 2009 roku, stały się tym numerem jeden dla Brazylii. I to właśnie po poprzedniej podróży, bo Lula da Silva już Pekin odwiedzał dwukrotnie podczas swoich pierwszych dwóch kadencji, i każda z tych podróży przyniosła naprawdę takie pogłębienie handlu zagranicznego, nowe inwestycje, jakby to było za każdym razem takie nowe otwarcie. I teraz też razem z Lulą pojechało tam bardzo wielu też i dyplomatów, i biznesmenów, tam chyba było 240 liderów biznesowych, więc to pokazuje skalę jakby tych rozmów właśnie dotyczących handlu, inwestycji. Podpisano wiele umów na temat również nowych możliwości eksportu. Do tego było chyba pięciu ministrów, czy wielu jeszcze wysokich urzędników, no więc tutaj wiele różnych jakby takich drzwi zdawało się być otwartych w związku z tą podróżą. Również Dilma Rousseff, czyli no, była prezydent Brazylii, ale też no, następczyni Luli, wskazana wówczas w 2010 roku przez niego, ona dostała nominację i została jakby zaprzysiężona na szefową banku BRICS. To jest też no, ukłon w stronę Luli samego, w stronę Brazylii, ze strony Chin i innych partnerów BRICS, a no, też ważne symboliczne wydarzenie, które pokazuje, że rzeczywiście Brazylia jest teraz odbierana właśnie jako partner, ważny partner. I to jest też istotne no, z punktu widzenia tego właśnie, o czym tutaj mówiłam na początku, czyli próby odbudowania tej pozycji globalnej ze strony Luli, bo Lula chciałby, aby Brazylia odgrywała razem właśnie z tymi partnerami, chociażby z BRICS oraz tradycyjnie no,
włączając tutaj Stany Zjednoczone, jako rolę na takim świecie wieloośrodkowym, gdzie nie ma hegemonii już Stanów Zjednoczonych, jak wcześniej to miało miejsce, ale właśnie jest wiele ośrodków, wiele takich centrów wzrostu, wiele krajów, które odgrywają ważną rolę, ale też są takimi centrami wzrostu gospodarki światowej. I tutaj Brazylia bardzo silnie próbowałaby taką rolę również objąć. Tu wspomniała Pani doktor o problemach, znaczy o wyzwaniach ekonomicznych, gospodarczych, o tym spojrzeniu, ale sytuacja ludności Brazylii no nie jest dzisiaj kolorowa. Ten głód miał chyba być tym głównym motywem kampanii społecznej, problemem, nad którym miał się Lula pochylić. No właśnie, ja widzę tutaj pewne, może nie do końca trafione podejście Luli da Silvy, przynajmniej w tych pierwszych tygodniach po tym, jak on objął prezydenturę, dlatego że Brazylijczycy, i to pokazują najnowsze badania, również najnowsze sondaże, i zresztą to nie jest żadne zaskoczenie, bo to patrząc na poziom rozwoju gospodarczego i społecznego, i to, co się dzisiaj, prawda, ten przeciętny właśnie taką sytuację gospodarstw domowych w Brazylii, to po prostu widać było już wcześniej, że głównym oczekiwaniem Brazylijczyków jest jednak zajęcie się tymi sprawami wewnętrznymi, prawda? I położenie nacisku, tak jak w poprzednich dwóch kadencjach, oczekuje się od Luli, że on będzie ten nacisk kładł na przykład na programy społeczne, na poprawę sytuacji przede wszystkim tych ubogich Brazylijczyków. Ta pula niestety wzrosła. Rosła i pojawił się znowu poziom głodu w Brazylii, gdzie Brazylia już została wymazana z mapy głodu, ze światowej mapy głodu, właśnie w poprzednich kadencjach Luli, które były, przypadały na bardzo korzystny okres, jeśli chodzi o rozwój i gospodarki światowej, w ogóle Brazylii, ze względu na ten boom surowcowy, który był wywoływany przez niesłabnący wówczas popyt Chin, które rozwijały się w zawrotnym tempie. Na tym Brazylia bardzo korzystała, potrafiła bardzo efektywnie wprowadzić programy społeczne, które rzeczywiście wydźwignęły z tej biedy blisko 40 milionów Brazylijczyków. I teraz oczekiwania są podobne ze strony Brazylijczyków, że Lula da Silva ze swoją administracją zajmie się przede wszystkim właśnie tymi problemami wewnętrznymi. Tych problemów nie brakuje, bo tam musimy dołożyć jeszcze oczywiście też kwestie wykluczenia, kwestie na przykład tego, co zrobić, w jaki sposób, prawda, dotrzeć do tego, aby jakieś równouprawnienie wprowadzić odnośnie do ludów autochtonicznych, ale też na przykład rozwój infrastruktury, kwestie zaniedbane zupełnie, edukacji i tak dalej. Więc tych wyzwań jest oczywiście bardzo dużo. I do tego jeszcze problemy takie, które wynikły właśnie z tej zmiany władzy, bo duża część liderów biznesowych, zwłaszcza z sektora agrospożywczego, który jest tym najważniejszym, dominującym przecież w Brazylii, to jednak wspierała Jaira Bolsonaro i niechętnie podchodzi do tej zmiany władzy, przygląda się z ogromnym dystansem temu, co Lula da Silva wprowadza. I tutaj rzeczywiście ta wizyta w Chinach, podczas której towarzyszył Luli cały zastęp właśnie tych liderów biznesu, pokazuje, że on ten ukłon w stronę tego biznesu jednak wykonał, zrobił, chciał pokazać, że będą nowe możliwości. Po to właśnie również, aby trochę zagospodarować tę nieufność ze strony biznesu w samej Brazylii, na którą przekłada się też trudna sytuacja polityczna, bo jednak blisko połowa Brazylijczyków głosowała przecież na jego kontrkandydata, a więc Jaira Bolsonaro. Opozycja w Brazylii jest bardzo silna i tam te kwestie, na przykład wprowadzenia jakichś reform, zawsze
są skomplikowane o tyle, że Jair Bolsonaro wciąż no, ma silną taką świtę polityczną, która próbuje tam swoje ugrać. I w związku z tym za każdym razem, ponieważ Lula da Silva przecież nie ma większości, musi negocjować, musi się umawiać, przesuwać w stronę centrum, prawda, rezygnować z pewnych rzeczy. I to utrudnia bardzo tę sytuację wewnętrzną. Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz, doktor Joanna Gosłowska-Bolle. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.